Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem wam o tym, dlaczego chomiki nie powinny wychodzić na dwór. Od razu powiem, że Astoria jest tam gdzieś sobie śpi, ale zapewne nie dotrzyma nam towarzystwa, bo ona niestety ze mną nie współpracuje, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, nie jest dobrą aktorką. Szkoda, że jej nie zobaczycie. Może jakoś tam wyjdzie, może jest jakaś mała szansa, ale widzicie, tu sobie norkę zrobiła, tam gdzieś jest kolejna pod tym mostkiem. Więc może się z niej wychyli, chociaż na chwilę. Ale pomyślałam, że tak czy siak, no nie będę czekała, bo bym się nie doczekała, żeby ona wyszła tak na dłużej i żebym mogła nagrać z nią film. Więc wolałam wam nagrać ten film mimo wszystko, no bo mówię, jak tak bym miała na nią czekać, to bym się nie doczekała. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, no ale dobra, przejdźmy już do tematu filmu. Ogólnie z racji, że jest taka piękna pogoda i często chce nam się wyjść na spacer, a przy okazji zabrać ze sobą chomika, stwierdziłam, że nagram taki film, dlatego że właśnie takich pomysłów nie brakuje, a chciałam was od tego odwieść. Ja sama wcześniej nie miałam tej wiedzy, nie wiedziałam i popełniałam błędy, ale chciałam, żebyście wy ich już nie powielali, więc mam nadzieję, że ten film wam się przyda. Więc teraz opowiem wam, dlaczego chomika nie powinno się wyprowadzać na dwór. Częstym argumentem za tym, żeby wyjść z chomikiem na dwór, jest taki argument, że chomiki sobie w naturze żyją pod gołym niebem. Tak, ale te, które mamy w domu, są od pokoleń udomawiane i one nie znają innego życia niż w domu, nie znają życia w naturze właśnie pod gołym niebem, więc tutaj to odpada. I po pierwsze takie wyjście na dwór to dla chomika wielki, wielki stres, bo nagle działa na niego tyle różnych bodźców nowych. Chodzi mi tutaj głównie o zapachy, odgłosy, ich pełno, są właśnie, jak mówiłam, nowe i to jest dla chomika ogromny stres, który może się bardzo źle skończyć. No to jeszcze zapewne wiecie, że chomiki są zwierzętami nocnymi, w dzień sobie śpią, a w nocy są aktywne. No i tutaj dochodzi kolejny stres, kiedy musicie chomika obudzić, żeby go wyjąć na dwór. I on jest obudzony i wynoszony i wiecie, no tam też nie ma na dworzu miejsca takiej swojej norki, nie ma gdzie sobie spać, gdzie się schować, więc to jest kolejny stres. Chomiki nawet na wolności w naszym pokoju potrafią wejść w jakąś szparę, szczelinę, za szafę i się schować. I ciężko nam je wtedy znaleźć. A pomyślcie sobie, co dopiero by było na dworzu. Wystarczy chwila nieuwagi i chomika naprawdę nie ma. Swoją drogą może nam się nie wydawać, ale są dość szybkie i w takiej sytuacji to właściwie koniec, jeśli nam gdzieś zwieją, bo są bardzo, bardzo nikłe szanse na znalezienie ich i złapanie w jakichś krzakach na dworzu. Kolejna sprawa to pasożyty. Na trawie jest tego pełno. Załatwiają się tam też inne zwierzaki, o których nawet nie macie pojęcia i tego nie unikniemy. I takie pasożyty czy pierwotniaki mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne dla chomika. Kolejna, bardzo ważna i niebezpieczna kwestia to drapieżne zwierzęta. Chomiczek jest bardzo malutki, więc raz, dwa i go nie ma. Jest to przykre, ale niestety prawdziwe. Może się stać naprawdę w mgnieniu oka kolacją czy obiadkiem dla jakiegoś większego zwierzaka typu kot. Naprawdę tego również nie da się upilnować. Nawet jak będziecie przy chomiku, no to jest chwilka, chwilka i chomika nie ma. I jeszcze co do tych naturalnych warunków środowiskowych, o których mówiłam na początku, o tych naturalnych warunkach chomików wolnożyjących, nam tutaj na dworzu bardzo, bardzo ciężko byłoby je zapewnić, bo chomiki syryjskie pochodzą z Syrii, a karłowate naturalnie żyją na pustyniach. Więc tutaj u nas nawet nie taka wilgotność czy wiatr mogą powodować nieszczęście. Chomik się przeziębi, no i później to już dalej idzie droga do nieszczęścia. Ale teraz pewnie zapytacie, to co mogę zrobić, żeby jakoś chomikowi urozmaicić to życie, żeby nie siedział ciągle w tej klatce, akwarium, no co tam macie, nie wnikam. Pytania też dostawałam takie, że wy chcielibyście, żeby chomik sobie na trawkę wyszedł, żeby tego zaznał, świeżego powietrza i w ogóle. Otwórzcie mu okna w pokoju, żeby się przewietrzyło, wiadomo, żeby nie był przeciąg, ale jak jest ciepło na dworzu, otwórzcie okno i wiadomo, żeby w pokoju było świeże powietrze. Zawsze można też, jeśli chodzi o trawkę, wysiać różne ziarna zbóż, jest naprawdę mnóstwo możliwości i serio, możecie to chomikowi zapewnić, takie fajne, fajne, urozmaicone życie. No i kolejna kwestia to wybieg, który możecie zrobić. Możecie kupić różne materiały tam w Castoramie i zrobić super, super duży wybieg. Pokupować jakieś takie typu mostki, jakieś tunele, kołowrotki i te sprawy. I naprawdę chomik będzie bardzo szczęśliwy i przede wszystkim bezpieczny. No więc udało mi się jakoś bardzo nie rozgadać, chyba pierwszy raz. Jak widzicie, pewnie zapytacie, mam tutaj nowy słoik dla Astorii. Kupiłam go w IKEA, więc bardzo wam polecam też, bo to jest taki często stosowany właśnie u chomików. Ja też stwierdziłam, że kupię, bo
z tamtego jej mniejszego pierwszego słoika wysypywała bardzo piasek, a to było wiadomo niewygodne. Ten ma takie zagłębienie i dzięki temu ten piasek nie powinien być wysypywany, więc to jest duży plus. No, jest spory też fajny, więc tam dużo miejsca będzie miała. No, to chyba tyle. Nie przedłużam, bo już naprawdę cieszę się, że nie przedłużałam w tym filmiku i oby tak zostało, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, Wam się przydał i jednak zaczerpnęliście z niego jakąś wiedzę. I widzimy się w kolejnym. Pa, pa!